Partnerem dzisiejszego filmu jest Letty Shops. Letty Shops to najpopularniejszy serwis typu cashback, gdzie za każde wasze pieniądze wydane przez ich stronę internetową otrzymujecie procentowy zwrot gotówki od każdej wydanej kwoty. Natomiast działanie tego serwisu jest ekstremalnie proste. Sklepy internetowe płacą Letty Shops za promocję ich sklepów, a część tej prowizji, którą sobie Letty Shops zarobi, otrzymujecie wy od waszych zakupów. Więc jeżeli pewnego dnia stwierdzicie, że macie na przykład za mało czapek z daszkiem w domu, to możecie to zmienić, kupując je na Allegro. I właśnie kupując je na Allegro, używając serwisu Letty Shops, otrzymujecie aż 7,45% wydanej kwoty z powrotem. Więc możecie mieć ile czapek zechcecie i ile zechcecie. A jeżeli zarejestrujecie się za pomocą linku, który znajduje się w opisie tego filmu, otrzymacie konto premium aż na 7 dni. A konto premium oznacza tyle, że każdy z waszych cashbacków zostaje zwiększony aż o 30%. No czapek nigdy za wiele i cashbacku nigdy za wiele. A dodatkowo teraz jest naprawdę dobry moment, żeby zarejestrować się w serwisie Letty Shops, bo Letty Shops w maju obchodzi swoje urodziny. I wiele z dostępnych cashbacków zostaje zwiększonych. Więc nie czekajcie, rejestrujcie się i kupujcie! Muszę naprawdę więcej tych czapek kupić, bo mi się w kadrze mieszczą, a każdy wie, że dobra ilość czapek to ta, która się w kadrze już nie mieści. Dziękuję serdecznie i udanych zakupów! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lakarnum, w którym wspólnie sobie oglądamy program rozrywkowy, dokumentalny Wakacje z Bałtykiem. Czekam na drugi sezon tego programu pod nazwą Wakacje na Mazurach. Ewentualnie trzeci sezon, Wakacje w Zakopanem. Dobrze, ale zanim się doczekamy tego sezonu drugiego i trzeciego, musimy przebrnąć przez sezon pierwszy, czyli Wakacje nad Polskim Morzem. Zapraszam! Łapka w górę i subskrypcja, łapka w górę i subskrypcja. Ale powiem ci, bardzo mamy mały wybór. Trzy flaszki to jest bardzo, powiem ci, bardzo mały wybór. Jezus Maria, trzy flaszki alkoholu na jeden wieczór, to jest mały wybór? To jest mało? Ten pan jest naprawdę pojemny. Całe moje życie byłem najpojemniejszą osobą w okolicy. A tu nareszcie się trafił godny przeciwnik. Nasza walka będzie legendarna. The battle will be legendary. Dobrze, kochanie. No. Będę robił tak, jak sobie życzysz. Nawet dzisiaj mogę na golaskę spać. To jest przerażające, że on wziął te trzy butelki alkoholu, idzie do stołu sobie usiąść i widzimy tutaj idealnie, jak światło z okna, które jest poza kadrem, wpada na ten stół, tak? I możemy tutaj się jakby się domyślać, że to jest godzina tak 11, 12 może. To nie jest wieczór, on na śniadanie te trzy butelki alkoholu wypija. Łezka się wokół kręci, myślałem, że już prawdziwych Polaków nie ma na tym świecie. Dostanę au na czacie, widzowie. Au! Au! Głowa w betoniarce, impreza, au! Kordanku, wszyscy, halo, halo, piesek, pieski i... Hip, hip, hurra! Ale ciepło jeszcze. Troszkę trzeba, wiesz, co schodzi. Dłuchaj, gorąco to mamy serca. O Jezus Maria, no racja, przecież ta żona narzeka, że ten alkohol jest jeszcze ciepły, że nie zdążył się zmrozić, bo oni dosłownie pół godziny wcześniej przyjechali do tego domku. Moja miłość do tego pana coraz bardziej rośnie. No przysięgam, no, czy widzieliście bardziej prawdziwego Polaka kiedykolwiek? Oprócz papieża Polaka oczywiście i Roberta Lewandowskiego, bo to są tacy ultimate Polacy. Ale ten pan jest blisko, okej? Okay? Nie wypakowali ubrań jeszcze. Wódka się nie zmroziła, on już wali driny. Plaża, dzika plaża, a tam dookoła. Moja Kasia, Kasia. Biorąc pod uwagę, że on stoi tutaj na plaży ze swoją żoną i śpiewa pod nosem piosenki w takim kompletnym, wiecie, pijackim szale, to mogły nie być trzy pierwsze flaszki tego dnia. Patek, to jest w żywiole, to jest małe dziecko. Da, nie będzie, 24 nie będą, lata nie będą chcieli i wyjść. Da, nie będą chcieli wyjść. Tak, tak. I kółka trzeba jeszcze kupić, żeby sobie wiedzieć. Nie, tak mówisz, z tymi czapeczkami trzeba pomyśleć, bo faktycznie jak nawet będziemy sobie siedzieli, no, żebyś widziała. Z czapeczkami? Czy oni się naprawdę boją, że ich dzieci się zgubią? Te dzieci to są synowie, którzy mają właśnie po 20 lat każdy. Jezus Maria. Powinni im poprzyczepiać do pleców takie flagi kolorowe, żeby wystawały ponad wodę, żeby widzieli zawsze, gdzie są ich synowie. Ja jestem opiekuńcza taka, dla mnie to są wszystkie te małe dzieci, małe dzieci. No ja jestem opiekuńcza, dla mnie to są małe dzieci, no, no owszem, syn już łysieje, bo ma 40 lat. Małe dziecko, syneczek. Pół roku temu dopiero przestał ssać smoczek. To jest tak, że mąż nie ma rodziców, ja nie mam rodziców. Nie ma babci, nie ma dziadków, jesteśmy sami. I uważam, że
czasu musimy razem, dlatego kochać się i to jest takie, że martwię się, że na przykład nie daj Bóg mi się coś stanie, czy mężowi, kto się zajmie dziećmi. No i to... Dzika natura ich przyjmie, wychowani przez wilki. Czy coś w ten deseń, nie wiem. Przez węże. Wiem. Wyślemy ich na wyspę węży. Zostaną wychowani przez węże. To jest dopiero pomysł. W ten sposób tworzą się superbohaterowie. Ale chyba przede wszystkim martwię się o to, żeby po prostu musimy dzieci wychować, musimy im zapewnić jakiś tam byt, nauczyć ich dobrego i złego, i co jest dobre, co jest złe, także... Mateusz Pysiński zły! Lacarnum dobry! To jest akurat bardzo proste, właśnie macie tutaj rozróżnienie, zły, dobry, proszę, nauczeni, dziękuję bardzo, do widzenia. Łapka w dół zła, łapka w górę dobra. Do tego co wiem, to ja jest jakaś niby polska Ibiza. Tak, ja chciałam iść, bo tam jest Władysławowi fajna dyskoteka. Tak? Czarny koniu, ale ja nie poszłam do sobą, ty jesteś nieogolony. A ty w wieżach wyglądasz. Za ciebie, kochanie. Za, za 20 lat starzej. To w ogóle za tekst był. We Władysławowie jest fajna dyskoteka, okej? Okay? Ale ja z tobą nie idę. Jak ty wyglądasz? Idziemy, chłopaki? Wy też idziecie? No, ale mówię, Paweł, idzie w dyskotekę? Goś się raz, dwa no, i... Jezus Chrystus, no to jest tatuaż właśnie, który mnie prowadzi przez życie i był dla naszego zbawienia i dla nas ludzi, dlatego no po prostu jest to symbol taki, znaczy symbol, jest to mój brat, który mnie prowadzi do naszego wspólnego Ojca, do Boga. O Jezu, bo on ma Chrystusa na bebzonie wytetowanego, dobra, Jezu. Zastanawiałem się, o co temu panu chodzi, o czym on mówi? Ma Chrystusa na bebzonie, po prostu na bębeni ma Chrystusa! Co musimy przyznać, to doceniam naprawdę commitment, to poświęcenie dla tej sprawy, religii, wiary i tak dalej. To trzeba, czuję respekt. Tak, tutaj wchodzimy. Antoś idzie. Aha, pójdziemy. Trzeci odcinek. Oni cały czas idą do tego swojego wynajętego pokoiku. Ja nawet nie żartuję, to jest trzeci odcinek, jak oni idą. Oni się nawet nie dotarli na to polskie morze i to jest tak smutne. Powoli. Chyba już są. Tak? Są? Nigdy nie byłam nad morzem. No niestety do tej pory nie było nas na to stać. Dzieciaki były zawsze ważniejsze niż nasze zachciałki, może tak, o, zachcianki. Panie, na ile? Na 7 dni? Tak. Jak pani dojechała? Pociągiem. Pociągiem? Dużo ludzi? Dużo, 10 godzin. Wszyscy chyba na czasie do nas. Dotarli, ja pierniczę, udało im się, Boże! Kochani, to chyba zasługuje na łapkę w górę i subskrypcję, no nie? To, że dotarli, zasługuje! Nie, tak autentycznie, to ja pamiętam, że ostatnio obstawiałem, że w okolicach 30 odcinka dojdą dopiero do tego pokoiku, ale... Trzeci odcinek też jest dobrze. W górę naw. O, zobacz, widzisz, mamy ławeczkę. Ławeczkę na piwo. Czekanie. Rozpłaszczymy się. Mój Boże, to nawet nie jest pokój w żadnym hotelu. To jest po prostu przyczepa kempingowa. Jaki barak to jest? Oglądaliście kiedykolwiek chłopaków z baraków? To jest dokładnie taki barak. Ja nie wiem, czy ta pani ze swoimi dziećmi może tam mieszkać w tym baraku, bo w tym baraku Ricky już uprawia pole marihuany. Utrzymać trójkę dzieci, żonę i ja, piątkę w sumie, z mojej pensji, zrobić opłaty, wszystko, no, ciężko by było odłożyć na te wczasy. No, 500 plus na pewno to pomogło, tak? Zimna to woda jest. Zimna! To ja też bym to... Jestem cała mokra i cała zmęczona. Mężu, nadaje się na mi z mokrego podkoszulka? No, oczywiście. Miłość to jednak piękna rzecz. Mężu, nadaje się na mi z mokrego podkoszulka? No, oczywiście. Sławoś, zapal Malboraska, już się nie denerwuj. Poczekaj, tu są Antosia. Najlepiej teraz by cały się zmoczył, tak uczuł się. O, zobacz, nawet kieliszki są. O. Jezu, ten program jest takim czystym złotem. Te reakcje tych ludzi są na tyle naturalne, że ja nie chcę wierzyć, że to jest paradokument, że to jest ze scenariuszem nagrywane. Ja autentycznie myślę, że to może być taki zwykły dokument o tych ludziach, prawdziwych ludziach.
No kaban, choćby ta scena. O, patrz, kieliszki są. Kieliszki usłyszałem. Praktycznie jak w domu, kuchenka, salon z telewizją, jest osobna sypialnia, pokoik dla dzieci. Ciężko jest z łazienką, gdyż jest strasznie mała kabina prysznicowa i niestety nie da się nawet schylić do dołu, żeby coś podnieść, jak spadnie. No, otworzymy te drzwi, bo nie przewiedli pacjentom. No zobacz, fajna trawka, można dzieciom kocyk położyć do cienia. No. Nie to, żebym się bał na przykład wyjeżdżać gdzieś tam za granicę, na Karaiby czy na coś, ale... Karaiby, Boże, po co komu Karaiby? Mamy nasze piękne polskie zielone morze. Co to kurde jest w ogóle za odcień zieleni? Widzieliście kiedykolwiek coś takiego? Dla mnie to, żeby dzieci były szczęśliwe, żona, a ja to zawsze jestem szczęśliwy, bo mam rodzinę, także... Ja to zawsze jestem szczęśliwy. W jednym ręku trzymam syna, w drugim teskie. Wspaniale. Wspaniale. Tak, tam jest... No i co, fajnie? Pan... Mi się podoba, ja nie tobie. Mnie też się podoba. Dobra, synek, wiem, że masz dopiero 4 lata, ale łap tą plastikową łopatkę i chodź, szukamy złotego pociągu. No chodź, synek, będziemy kopać. Plaża zapełniona w całości, praktycznie koc na kocu leży. Parawan na parawanie, gościu. No chodź. Nie wiem, jak oni to robią, że my przychodzimy, a oni już rozstawieni przy wodzie, jeden obok drugiego. Proszę pani, ja tu 2 odcinki temu tłumaczyłem, że mój stary, jak ja byłem mały i jeździliśmy nad morze z mamą i tatą, to mój stary wstawał o 4 nad ranem, że chodzi z parawanem się rozstawiać na plaży. No tak w tych mniej więcej godzinach trzeba wstawać, żeby się rozstawiać z tym parawanem, jak się chce, tak? Bo potem nie ma miejsca, no jak pani zresztą widzi. Ej, ale tak serio, jak tutaj pokazuje kamera, tutaj nie ma w ogóle miejsca, żeby się rozłożyć. Zero. Każdy ma ten swój kawałek plaży i takie: kurwa, to jest moja plaża, ta plaża leży do mnie, ja tu dzisiaj spędzam dzień. Wypalać. No, rozwijaj. Jest ciężko dojść do morza, trzeba szukać sobie jakichś tunelów. Często ten tunel znajduje się powiedzmy 100 metrów dalej, ale jest możliwość dotarcia do celu. Dzieci ujrzały morze, była taka radość. Co prawda Ania troszeczkę boi się wejść do wody, ale Kacper nie oszczędza się i wbiega od razu, zanurza się, nurkuje, pływa. Na główkę od razu tam wbiega. Jep! Mój Boże, Kacperek ma nawet czapkę kapitana z podpisem Kacper. On jest kapitanem swojego życia. On jest wędkarzem i rybą jednocześnie. Bubu dubu, niech nam żyje manie klubu. Niech nam żyje łysy manie klubu. A nie, wódki troszeczkę szkoda, powiem ci, kurdeś dla mamusi do ogona, żeby się zastudziło. Mężu, bo ty łeb ogoliłeś, a żonie chodzi o, żeś brodę zgolił, ty głupku, ty Jezu! Nie z tej strony! Mogu sobie, wejdź najpierw tu, już póki masz tą na to słucham. Moje serce na ciebie bije, Kasiu, do ciebie żyje, Kasiu ma. Kurde, ale to jest naprawdę smutne obserwować, jak ten pan sobie goli brodę, którą hodował 15 lat. Co? To tylko ja? To tylko mi broda nie rośnie? Tylko umiemy oceniać. O, ten to jest tak. Ten to musi mieć nawet miliony, bo jest zadbanie ubrany. A ten musi być biedny, bo tak idzie. Nie, równocześnie można mieć taką brodę jak ja i wyglądać jak żół, a równocześnie można wyglądać i normalnie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to są gusta i guściki, ale według mnie ten pan z brodą wyglądał dużo lepiej i nie wyglądał wcale jak żul. Co to jest za postawa? Koleś ma brodę, to żul. What the fuck? Jakbym był kiedyś bogaty, no to już nigdy nie będę, ale jakbym kiedykolwiek był bogaty, to właśnie bym chodził tak ubrany, no
No to jak w zasadzie dzisiaj, tak? Bo mi się tak podoba. Mi się podobają takie sweterki, takie wiejskie, dziadkowate. I w takim sweterku bym wchodził do najdroższych hoteli, jakichś Hiltonów pięciogwiazdkowych, po czym by przychodził recepcjonista i mi mówił, nie, pan musi wyjść stąd, pana nie stać na ten hotel, nie stać pana. A ja nagle wyjmuję dowód osobisty, jak pokazuje, ha! Mam rezerwację w najdroższym pokoju tutaj. Nieładnie oceniać tak po wyglądzie, panie recepcjonisto. O, nieładnie. Tak bym robił, przysięgam. W snach, no, nie będę miał tyle nigdy pieniędzy. Ale pomarzyć wolno! Jak się jednak okaże, że zarobię dzięki wam, że mi dajecie łapki w górę i subskrypcje i wyświetlenia i oglądacie każdą reklamę, to pierwsze pieniądze z YouTube'a właśnie na to wykorzystam. Dokładnie na to. Łapka w górę i subskrypcja, łapka w górę i subskrypcja. No, elegancko! Maniek, powróciłeś do swoich, już nie jesteś biedny! Tak. Koncentruję się, kochanie, wiesz, bo już się zastanawiam. Zapomniałeś, jak się gonić. No, po części tak. Byś tak wypielęgnował tą brodę już naprawdę. Kurwa, boli się. Chyba pójdziemy po staremu. Bo z dym, po spąpki poszedł dym. No trochę zajmie, jednak może nie było warto palić ostatnich 30 lat papierosków, no nie? Zabawki nad morze przywiozłem z Krakowa. I mam nadzieję, że już nie będę musiał kupować tutaj, bo są zabezpieczone we wszystkie możliwe sposoby. Po koła, po motylki, po no naprawdę różne dmuchańce, także chyba nie będziemy tu. Tu możemy co najwyżej chyba kupić tylko zabawki do piasku. Jezus Maria, ten pan wymienia te, ile ma zabawek dmuchanych i tak dalej. Normalnie by z całą kolonią przyjechał dzieci, a nie tylko z dwójką swoich własnych. Przepraszam bardzo, jak ja byłem mały, to jedyną rzeczą, jaką potrzebowałem do pływania, to było takie kółeczko dmuchane. Ale to tylko i wyłącznie po to, żebym nie umarł przy okazji w wodzie, bo do dzisiaj nie potrafię pływać. Ale tylko i wyłącznie to, tak? Nie miałem jakichś tam łabędzi dmuchanych, czy coś ten deseń, tutaj ten pan ma. No właśnie, motodelku, właśnie. To nie ma sensu, bo to ja się wykończę. Muszę z tą pompką zrobić, to jest... To na pewno działa. Pompce by się smarowanie przydało. Ja teraz jak? To jest łabądź różowy? Pelikan? Flaming! Boż, to flaming jest! Zamiast skojarzyć od razu, że po prostu to jest flaming, to tak sobie myślę tak... Są różowe łabędzie? Ile to potrwa, ale lepiej tak niż płucami. Czy on będzie dmuchał tego pelikana z pomocą pompy do kół? To będzie ciekawe. Four hours later. Ach kurwa, no po ciężkiej pracy trzeba malboraska zapalić, a co? O, malborasek, jak ja cię dawno w ustach nie miałem. Pyszności, delicje! Jak będziecie tu przychodzić i patrzeć na mnie, to ja tego nie napompuję dzisiaj. O shit, jeszcze jednorożca mają. Z tymi dmuchawcami jeszcze trzeba wózek wziąć, parasolki, koce, nie koce, nie do wiary. Wyprawa nad morze, na plażę. No to weź sobie za bramę. Iwio, lecisz. Tylko proszę cię, nie przebij. Iwio, lecisz, córeczka. A tam dosłownie córeczka taka mała jest w stosunku do tego wielkiego dmuchańca, że naprawdę wiatr zawieje i odlatuje. I to był ostatni raz, gdy widziałem moją córeczkę. Fajnie, bo okazało się, że to było tańsze niż aborcja. Wystarczyło zapłacić za jednego dużego dmuchańca. Dałem radę. Daj mi spokój, dwie pompki, jedna się ta nowa, co nie? To w ogóle środ. Na tej starej pompowałem. Tak, ale ona też się już kończy. Już pompuje, bo pompuje, ale to coś. Ręcznik wzięłam. Dobra, wszystko mamy? To idziemy. Idziemy.
idziecie? No idziemy. Tak, no to jak idziecie, to chodźcie. Ja już zdążam. Ręczniki są cztery. Domyślam się. O Jezu, król lew. Hell yeah. Całe dmuchane zo przywieźli, przysięgam. A w sumie to nie sądzicie, że to idealnie pasuje? Państwo z kartonu, które ma dmuchane zo? Idealnie. It's all coming together. Poprosimy losu. O, Hejka Tuleńka! Proszę, widzieliście, że w telewizji występuje Hejka Tuleńka? Ja się dopiero teraz dowiaduję. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, mamy problem mały. Jako pan ma problem? Potrzebuję garnek. Taki, garnek? Garnek taki, taki... Na ile więcej pan potrzebuje garnek? 6, 7, taki... Po co panu takie duże garnek? A będę gotował rosół. Będę gotował rosół, czy żona będzie gotowała? Nie, jak będę gotował? No tak, z 10 minut musiał pan chociaż jakby coś trzeba myśleć, poszukać. No taki wysoko, taki. No rozumiem, że rosół był tak na parę dni, choćby przez... No wie pan, no tak, no taki mniej więcej ten garnek, taka wysokość, no nie? A, taki, to niedużo, to spoko, zaraz załatwię. Nie, pan mnie źle zrozumiał. Taki, ale od ziemi on ma być, od ziemi. Zostało, nie? Taki większy. No, czy na dzisiaj. Cały kurczak wszedł do środka. O. O Jezu, ten garnek musi być tak duży, bo on gówniaków tam będzie wsadzał do środka i te gówniaki będzie gotował, te dzieci. Jak to powiedział kiedyś Chuck Norris, ja kocham dzieci, ale długo się gotują. Kurczak. Dziwią się wszyscy, że mój mąż gotuje rosół. Jest to raczej niespotykane, żeby mężczyzna jeszcze w niedzielę po całym tygodniu pracy zmęczony wstawał rano i mieszał w garnkach. Jest to absolutnie niespotykane. Mężczyzna w Polsce gotuje? Będę rzygał. To jest tak, że po prostu Patryk nie ma rodziców. Żanetka była moją siostrą urodzoną i szwagier Marcin, który jest w śpiące w Anglii, jest śpiący cały czas. I po prostu traktujemy go jak naszego syna, trzeciego. Niech się ubiera, idziemy mu znaleźć jakąś babeczkę, niech się hajta tutaj, bo... Dobre imprezki tutaj, jak widza, to na pewno coś zerwie, na pewno coś zerwie. No to tutaj trzeba przyznać szacunek przeogromny. Tam, gdzie się należy, to przyznajemy szacunek. Bardzo mi zaimponowali tym. Pięknie. To aż zasługuje na łapkę w górę i subskrypcję! Chcieliśmy we Władysławowie go ożenić, można powiedzieć, już szukać... A wymyśliliśmy sobie z żoną w ten sposób, że jak jeden z naszych synków się ożeni z jakąś laską z Władysławowa, to będziemy mogli do nich co roku przyjeżdżać na wakacje i u nich sobie pomieszkiwać nad morzem. To jest genialne! No to idę się ogarnąć, szybko. Dobra. To cię nie odda tak szybko. Ja wiem. A minuta, idę się załatwić, tylko idę ogarnąć się. Ale wiesz co? Powiem, że... liczę, że... Weselicho będzie. Nie no, synek, ja liczę, że weselisko będzie. Tatuś, my nawet z domu nie wyszliśmy jeszcze, ja jeszcze nikogo nie poznałem. No, to dużo nie potrzebuję, wiesz, że sobie włoski ułożę, perfumik. W Wielkiej Brytanii spędziłem 10 lat swojego życia. No, generalnie to wyjechaliśmy przez rodziców, prawda? My byliśmy młodzi, chodziliśmy jeszcze do szkoły, nie mieliśmy swojego wyboru życia, gdzie chcemy żyć, gdzie chcemy nie żyć, a wiadomo, no. Nie mieliśmy swojego wyboru życia, gdzie chcemy żyć, gdzie chcemy nie żyć. Jeżeli chodzi o mnie, to ja generalnie chciałbym nie żyć. To był taki motyw przewodni w ogóle tych wakacji, że będziemy szukać dla mnie kobiety i tak sobie ustaliliśmy, że nie wyjeżdżamy, dopóki nie znajdziemy. No. Spoko, ciekawy plan, ale na przykład byłby taki problem ze mną, jakby moi rodzice pojechali ze mną nad morze i powiedzieli właśnie, że dobra, nie wracamy do Warszawy, dopóki nie znajdziesz dziewczyny, to moglibyśmy się w zasadzie nad to morze już przeprowadzić na stałe, no. To co, chluw, ten dziób, płot i... Tak. Żebyś znalazł dobrą żonę. Zdrowie rodziny i naszych przyjaciół. Au, tak. Zdrówko, au. Kochamy was, dzieci, no. Moje drogie kochane. Ja mam powiem tak, jak bez dziewczyny w Indiesto nie wyjeżdżam, to... Żywieś zdrój, sponsoruj mnie, dobra? Dobrą wodę robicie, sponsorujcie. Nie, że jakieś tam narcyzowanie czy coś, ale z reguły mamy takie, wiesz, branie u dziewczyn, dlatego też bazujemy trochę na tym i wykorzystujemy to, bo czasy się zmieniają i teraz dziewczyny podrywają chłopaków, wiesz. Serio? Serio? Huh. Proszę, kochanie. Ale powiem ci, ruch jest niesamowity. Ty, właśnie, ruch niesamowity. Tu jest tak, ale jest sobota, też wychodzą swoi. Jezu, chcę nad morze. Chcę zjeść lody, gofry, świderki nad morzem. Błagam. A wiesz, coś powiem? To nawet dziewczyny przychodzą przez pasy i zatem się oglądają. Ta. No, naprawdę. Jak na razie poszukiwania idą dobrze, no bo... Tylko on musi wybrać, bo jest parę
chętnych dziewczyn, tylko musi wybrać. Powiem ci, że jest całkiem sympatycznie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Wakacji z Bałtykiem. Proszę napiszcie mi w komentarzach, czy wam się podobają te odcinki, czy chcecie, żebyśmy więcej ich nagrywali. Bo tylko na podstawie waszych opinii zdecyduję, czy więcej nagrywać, czy nie. Chociaż chciałbym więcej nagrać, bo mnie interesuje historia dalsza tej rodziny. I czy ten chłopak znajdzie dziewczynę, żonę, miłość życia. Ja miłości szukam, szczęścia szukam. Męża szukam, miłości szukam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze jest, proszę was o łapkę w górę, subskrypcję, a także wyrażenie swojej opinii w komentarzach na temat mojej osoby i odcinków, a także na mojego Instagrama i Twitcha. Autentycznie, z każdym odcinkiem na koniec pojawia się coraz więcej rzeczy, które mówię i reklamuję. Instagram, Twitch, opinie, komentarze, łapka w górę, subskrypcja. Jezus Maria. A dzisiejszy odcinek był sponsorowany przez Raid Shadow Legends. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia niedługo na następnym odcinku. Czołem.